Dobry wieczór Państwu. Andrzej Juskowiak. Dariusz Szpakowski. 22 dzień marca 2013 roku, ale wiosna tylko w kalendarzu. Dach zasunięty, temperatura poniżej zera. Stadion Narodowy w Warszawie nie zapewnił nam jeszcze zwycięstwa w walce o punkty. Tylko remisy z Grecją, Rosją podczas finałów Euro 2012, a także z Anglią już w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wierzymy, że zadziała wreszcie magia tego miejsca, bo przecież w tym miejscu, na dawnym stadionie, przeszły do historii występy biało-czerwonych. Tak niedawno połączył nas wspólny projekt Euro 2012, ale nie udało się spotkać na boisku. Trafiliśmy na siebie w eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata. Jak mawiał urodzony we Lwowie Kazimierz Górski, patron tego obiektu, los tak chciał. Może dziś poznamy odpowiedź na pytanie, który z sąsiadów ma lepszą drużynę. Polska czy Ukraina? Remis nikogo dziś nie zadowoli. Na pewno nie będzie tu miejsca na sentymenty. Nie zagramy z gośćmi dumki na dwa serca. Jesteśmy, wydaje mi się, przygotowani do tego, żeby dzisiaj rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. A tymczasem prezydenci Polski i Ukrainy, a więc Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowicz, ma również być prezydent Węgier Janusz Áder. Jesteśmy naprawdę dobrą drużyną i powinniśmy dzisiaj to w końcu potwierdzić. Mówiłeś o tym, że wiele lat czekamy na przełomowy mecz. Dzisiaj tutaj jest wszystko przygotowane do tego, żebyśmy spotkanie wygrali, żebyśmy zaczęli ten marsz, który zakończy się awansem na Mistrzostwa Świata do Brazylii. Tu wszyscy na tym stadionie, a jest komplet, będzie 58 tysięcy widzów. No i Państwo przed telewizorami, tchnijmy, złączmy się nad podziałami, tchnijmy w nich pozytywną energię biało-czerwonych, którzy właśnie wychodzą na murawę boiska na Stadionie Narodowym. Trawa Polska, Stadion Narodowy, no i liczymy na polski sukces, wreszcie wygraną z poważnym rywalem, bo nie udawało się do tej pory z nikim z tych wyżej notowanych wygrać. Trójka arbitrów pod wodzą Pawła Kralowca wprowadza reprezentację obu krajów. Teraz miła uroczystość, oto Jakub Błaszczykowski dzisiejszym spotkaniem wkracza do klubu tych, którzy są legendarni, do klubu wybitnego reprezentanta, ten, w którym tym klubie jest, jedna z największych postaci polskiego futbolu, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przekazał pamiątkową paterę. Myślę, że najładniej, jak mógłby uczcić swój jubileusz występu 60. w biało-czerwonych barwach Jakub Błaszczykowski, no to strzeleniem tak jak przeciwko Szachtarowi strzelił bramkę. Jest również w loży honorowej prezydent Lech Wałęsa. Przed momentem widzieliśmy. Wszyscy wstają z miejsc. Za chwilę, proszę Państwa, hymny obu państw. Przed nami hymn Ukrainy. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Ukraine. Przywitanie naszych gości i hymn Polski.
jest powitanie, ależ pięknie jest tutaj na Stadionie Narodowym. Było biało-czerwono i mam nadzieję, że będzie to taki przełomowy mecz naszej reprezentacji. Taki jak przed 5 laty z drużyną Czech, czy jeszcze trochę wcześniej z Portugalią w Chorzowie, kiedy nie wierzyliśmy, przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, jak grają biało-czerwoni. A więc natchnienia, determinacji, woli walki, ambicji, tego na pewno im nie zabraknie. Oto skład reprezentacji Polski. W bramce z numerem 1 Artur Boruc. A dalej mamy ustawienie naszej drużyny. Od prawej strony z 26 Łukasz Piszczek, z 27 Marcin Wasilewski, z 15 Kamil Glik, z 2 Sebastian Benisz. Druga linia, 16 kapitan Głaszczykowski, z numerem 25 Daniel Łukasik, z 8 Grzegorz Krychowiak, z 20 Maciej Rybus. Po to ustawienie przed nimi z 19 wracający po dwójpółletniej przerwie Radosław Majewski i później z 9 Robert Lewandowski. Robert, liczymy na to, że wreszcie dziś odblokuje się, no bo skoro się zablokował na tym stadionie, to gdzie jak gdzie, ale dziś powinien się odblokować. Powitanie kapitanów obu drużyn, a więc Jakuba Błaszczykowskiego, a także kapitana reprezentacji Ukrainy, Rusłana Rotania. Wszystkie znaki na niebie, a przede wszystkim na ziemi, na tej zielonej murawie dzisiaj wskazują, że Robert się przełamie w dzisiejszym spotkaniu. I skład Ukrainy w bramce z numerem 12 Piatow, a dalej z 17 od prawej strony Fedecki, z 3 Haczelidi, z 5 Kuczer, z 13 Szewczuk, druga linia, 9 Husiew, 14 Rotań, 6 Stepanenko, 7 Jarmołenko, z 19 Harmasz przed nimi i w ataku z numerem 8 Zozula. Zaskoczenie to na ławce rezerwowych Tymoszczuk. Najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji Ukrainy na ławce rezerwowych, ale wydaje mi się, że Michajłow Fomenko chce dać do swoim zawodnikom do zrozumienia, że tutaj nie ma zawodników niezastąpionych, zwłaszcza w takim meczu, kiedy trzeba walczyć o każdy metr boiska. Gramy z zespołem Ukrainy po raz 6 w historii. 2 zwycięstwa, 1 porażka. Czy będzie trzecie? Minuta ciszy ku pamięci tych, którzy zginęli wracając z ligowego meczu, a także dla tego, który odszedł od nas, czyli Władysława Stachurskiego. Tak, brawa, brawa, bo do nich przywykli, kibicując swoim drużynom, czy Władysław Stachurski, kiedy grał, czy też jak prowadził Legię i reprezentację Polski. Już wszystko gotowe na biało-czerwono. Polska reprezentacja w meczu, który może uchylić drzwi do mundialu w Brazylii. Zdeterminowani reprezentanci Ukrainy, tylko z 2 punktami po remisach z Anglią i z Mołdawią. A zagrali przecież 3 spotkania. Waldemar Fornalik wprowadził do reprezentacji Radosława Majewskiego. Postawił na młodego Daniela Łukasika, który świetnie grał w spotkaniu z Irlandią. I oto Paweł Kralowec, 36-letni inżynier z Czech, rozpoczyna spotkanie. Ten sam sędzia, w zasadzie ta sama trójka, prowadziła niedawny mecz w Lidze Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Arsenalem. Wasilewski, drugie podanie, dobre, do Błaszczykowskiego, ale już obok niego jest Szewczuk. Ważne. Pierwsze minuty. Glik. Staramy się szybko zbliżyć z piłką pod pole karne drużyny rywala. Dobry przechwyt przez Harmasza. Wasilewski. Poza linię boczną. Najlepiej było, jeżeli na początku udałoby się rywala troszeczkę przestraszyć. Jedną, drugą akcją, gdzieś najlepiej skrzydłami zaatakować, stworzyć sytuację dla Roberta Lewandowskiego, który ostatnio jest w znakomitej dyspozycji. Dlatego powiedziałem, że kiedy jak nie teraz, ma znakomitą serię w Bundeslidze, oby to dzisiaj przełożył też na reprezentację. Zresztą mówiłeś o tym, że Piatowa ma na swoim rozkładzie w 1/8 finału Ligi Mistrzów, zdobył gola w Doniecku. Uważny Wasilewski. I Kamil Glik, Benisz, już atakowany przez Jarmołenkę. Dość nerwowo rozpoczęli nasi reprezentanci do środka.
Jest tutaj Kusiew. Ku naszemu zaskoczeniu to Ukraińcy są na naszym polu karnym i oto zaskoczenie. W pierwszej minucie spotkania Jarmołenko pokonuje Artura Borucka. Ale to musimy wiedzieć, to jest bardzo dobry piłkarz lewonożny. Rozpoczął ten mecz na prawej stronie. Szuka zawsze taki zawodnik zejścia na lewą nogę. Bardzo dobre uderzenie, ale wcześniej był problem, kiedy tutaj właśnie Krychowiak i Łukasik nie poradzili sobie gdzieś. Nie wybita piłka. Za daleko wyszliśmy we własne pole karne. Tutaj wprowadziliśmy Jarmolenkę. Niebezpieczne miejsce z takiej odległości. No, potrafi uderzyć. Andrzej, najgorzej jak można było, ale to musi zadziałać na polską reprezentację. Dużo minut do końca tego spotkania, choć początek fatalny. Ukraińcy za wiele punktów nie zdobyli do tej pory, aczkolwiek gra na to nie wskazywała, że to jest słaby zespół. Oni nawet na Wembley kontrolowali przebieg spotkania, długo wygrywając do 1-0 do 88 minuty. Lewandowski, pole karne, niedokładnie, ale teraz bez ryzyka wybija poza linię końcową Stepanenko. Trudno jest strzelić Ukraińcom bramkę ze stałego fragmentu gry, ale ta seria, ta pasa musi się kiedyś skończyć. No, zaczęli spotkanie jak marzenie, to oni teraz będą zmuszali nas do ataku pozycyjnego. To myśmy chcieli szybko strzelić bramkę, żeby stosować ulubioną broń, czyli atak szybki. Rybus. Będzie rzut wolny po faulu Harmasza. Za łatwo wpuściliśmy drużynę Ukrainy pod własne pole karne, ale pierwszy strzał od razu bramka. Źle wyszliśmy w ten mecz, chyba za mało skoncentrowani. Ale jest wsparcie publiczności, wiara w to, że jeszcze przez te 87 minut osiągniemy nasz cel. Niezbyt dobre dośrodkowanie, Glik. Utrzymujemy się przy piłce. A jednak rozpoczną reprezentanci Ukrainy. Musimy być na to przygotowani, że sędzia tego spotkania, Kralowiec, będzie tutaj dzisiaj każde delikatne przewinienie przerywał. W meczu, o którym wspomniałeś, zwraca uwagę Bayern, Łukasikowi, że przytrzymuje piłkę. Bayern Arsenal, aż 9 żółtych kartek pokazał zawodnikom obu drużyn. Fedecki. Zozula w pojedynku z wygranym przez Glika. No, swobodnie grać teraz będzie reprezentacja Ukrainy. Fedecki. Oni w jednym jedynym sprawdzianie, gdy objął tę reprezentację trener Formenko, wygrali z Norwegią 2-0, a jedną z bramek strzelił również strzelec dzisiejszej bramki Jarmołenko. To był pierwszy mecz, kiedy już grali w innym ustawieniu. Wcześniej Ukraina starała się grać dwójką napastników. Od tego spotkania z Norwegią jeden tylko atakujący z przodu, ale też mający zadania defensywne. Widzimy w tej chwili Zozula również na własnej połowie. Próbuje odebrać piłkę i również Kusiew. On często będzie zmieniał miejsca z Jarmołenką. No teraz znowu groźnie Kusiew, pole karne. Ale wcześniej podniesiona w górę chorągiewka bocznego arbitra i rozpoczniemy od rzutu wolnego. Ma pretensję Łukasz Piszczek do swoich kolegów, że za łatwo, za daleko są. Im bliżej bramki muszą być bardziej agresywni, zdecydowani w swoich poczynaniach. Mamy przewagę liczną, ale nie mamy zawodnika, który jako pierwszy dojdzie i agresywnie zaatakuje rywala. Trzeba gdzieś wyrzucić z siebie to, co się zdarzyło. Jest dużo czasu do tego, żeby wejść w swoją grę. Lewandowski. Nie ma płynności w grze naszej reprezentacji. Za szybko próbujemy grać długim podaniem, ale prawdopodobnie dlatego, że szybko straciliśmy gola. Tak, to gdzieś jakoś zburzyło ten plan, który mieli nakreślony biało-czerwoni. Gwizdek sędziego, rzut wolny dla reprezentacji Ukrainy. Bardzo blisko całej sytuacji sędzia dzisiejszego meczu i musimy uważać, jednak on będzie za każdym razem, jeżeli będzie widział, że pomaga sobie nasz obrońca rękami, od razu używał gwizdka. Jarmołenko do środka, Rotań, szybkie przepuszczenie na lewą stronę, wejście Szewczuka w pole karne. No i teraz zdołaliśmy na to zareagować, konkretnie Wasilewski,
ale reprezentacja Ukrainy utrzymuje się przy piłce. Z poświęceniem Łukasik, 2-0. Niestety fatalnie tym razem strzelcem tej bramki Kusiew. Po raz kolejny mamy problem 20 metrów od własnej bramki. Przyglądamy się, co robią na tale niewielkiej szybkości zawodnicy Ukrainy. Ale to jest kolejny znakomity strzał Ukraińców, którzy do tej pory zdobyli tylko jednego. Ale kompletnie niekryty. Chodzi tutaj się, skrzyd dośrodkowuje, prawda? Mamy problem za wolno. Za wolno wychodzimy spod własnej bramki. I tutaj zostawiliśmy 3-3. Wygrał najpierw Łukasik. Nie wiem, czy tutaj nie był Daniel Łukasik faulowany. I ten moment zadecydował, że Kusiew mógł uderzyć 18 metrów od bramki, ale jesteśmy totalnie zaskoczeni. 8 minut 0-2. Ukraińcy. Jak na to odpowiedzieć? No najlepiej zebrać się i grać swoje. Tylko czy jesteśmy w stanie szybko strzelić bramkę, która da nam kontakt w grze? No wszystkiego się, Andrzej, spodziewaliśmy, ale nie takiego początku. Na pewno, zdecydowanie, tym bardziej, że no, nic nie wskazywało na to, że do tej pory nieskuteczni, bardzo nieskuteczni Ukraińcy, tak, mający wiele sytuacji. 1-1 z Anglią, 0-0 z Mołdawią, 0-1 z Czarnogórą u siebie, a tutaj proszę, dwie bramki i to po 7 minutach dla naszych gości. Chociaż tak jak mówiłem, ta gra nie wskazywała na to, jednak byli nieskuteczni, solidna obrona, natomiast w ataku nie wykorzystywali okazji, które sobie stworzyli. Dzisiaj odwrotnie. Zawiesili nam wysoko poprzeczkę. Krychowiak. Nie ma gwizdka sędziego. Dobre przejęcie przez zespół Ukrainy. Szybkie wyjście Harmasza, ale niedokładne. Wasilewski. Na wolne pole. Nie ma decyzji sędziego. A moim zdaniem chyba był faul na Robercie Lewandowski. Robert tutaj sprytnie wszedł przed obrońcę. Z racji Ukrainy chętnie zobaczymy powtórkę. Nie ma na razie na nią czasu. Trochę jednak ta piłka była za daleko, żeby podyktować rzut karny. Krychowiak, Błaszczykowski, Piszczek. Agresywni w kryciu. Nie pozwalają nam rozgrywać akcji graczy Ukrainy. Widzimy duże umiejętności Ukraińców, nie mają problemu z tym, żeby pod presją rozegrać. Zresztą te statystyki ich spotkania z Anglią wskazywały, że to oni potrafili się na połowie przeciwnika dosyć długo utrzymać przy piłce. To nie każdy zespół potrafi zrobić na Wembley. Teraz naprawiony przez Łukasika błąd Wasilewskiego. Piszczek. Majewski niedokładnie. Szybko próbujemy szukać długim podaniem Roberta Lewandowskiego. Tak, wracamy do takiej gry, która nie przynosiła nam efektów, a tutaj trzeba dłużej pograć piłką, tak jak teraz. Indywidualna akcja, ale nie bardzo będzie miał do kogo brać. Kuba Waszczykowski zwolnił. Ale tutaj nie miał innej możliwości i tak bardzo dużo Kuba zrobił z tej akcji. Natychmiast do Lewandowskiego przeszkodzili gracze Ukrainy. Łukasik, Krychowiak, z lewej strony jest Benisz. Zdecydował się jednak odegrać do Łukasika, ten do Piszczka. Jest wsparcie trybun ważne w tak trudnym momencie. Będzie rzut wolny po faulu na Majewski. Czytelne są te nasze wprowadzenia piłki. Gdzieś już było wiadomo, że to podanie od Piszczka będzie kierowane do Radka Majewskiego. Miał bardzo blisko Ukraińca i tak naprawdę to nic więcej z tej sytuacji nie mógł zrobić. Trochę to spotkanie, Andrzej, przypomina mecz w Kijowie, w którym przecież grałeś. Ale tam na początku to my strzeliliśmy gola. A tutaj Ukraina w sensie odwrotności. Miejsc. Majewski i Rybus. Jedenasta minuta, 0-2. Majewski w pole karne. Lewandowski, ale prost w ręce Piakowa. Bardzo dobre dośrodkowanie Wasilewskiego. Poradził sobie tutaj z obrońcą Robert. Szkoda, że prosto w ręce Piatowa. Ukraina prawą stroną. Jarmołenko i Fedecki. Fedecki. Trzy zmiany w porównaniu z tym wygranym meczem z Norwegią 2-0. W wyjściowej jedenastce drużyny prowadzonej przez
trenera Fomenko. Szybcy, bardzo zdecydowani, agresywni w kryciu na naszej połowie, kiedy stracą piłkę gracze Ukrainy, tak jak teraz. Ciężko nam rozpocząć akcję. Trochę przypadków w tym wszystkim, ale zaczynamy. Piszczek blokowany przez Stepanenkę. Ponownie Łukasz Piszczek. Wszyscy piłkarze Ukrainy z pierwszej jedenastki grają w lidze ukraińskiej, ale oni grają regularnie w europejskich pucharach i to procentuje. Nie mają problemu, żeby pod presją rozegrać akcję, żeby rywala sprowokować. To jest setny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. To jest nie rzut karny, a przed polem karnym był falowany Robert Lewandowski. Ale w ogóle nie było nawet rzutu wolnego. Kuczar nie miał szans, w ogóle nie patrzył, gdzie jest piłka, był od razu zdecydowany na to, żeby przeszkodzić Lewandowskiemu. Miał Kuczar już problemy z Rakickim w parze, kiedy grała Borussia z Szachtarem. Lewandowski wycofał się, by rozpocząć akcję. Krychowiak, musimy przyspieszyć. Rybus, dobrze wchodzi Benisz. Rybus, zablokowana piłka, walczy o nią Stepanenko. Zozula. No nie spodziewał się Artur Borut, że tak szybko przyjdzie mu dwa razy wyjmować piłkę z siatki. Na pewno cieszyłby się, że jeżeli bym mógł w ogóle tą piłkę gdzieś dotknąć. A tu widzieliśmy przy dwóch strzałach właściwie kompletnie bez możliwości dobrej reakcji. Był nieźle ustawiony, czytał, że może gdzieś to Jarmolenko tą piłkę posłać właśnie na dalszy słupek, ale... No teraz, teraz może jest ta akcja Polaków. Zagranie do Majewskiego, jednak zablokowana piłka przez Ukraińców. Zaczynamy przyspieszać grę. Zawsze jest taki moment, sam Andrzej, pamiętasz to z boiska, jak się tak zaczyna mecz, 0-1, potem 0-2, trzeba gdzieś przełamać. Trzeba złapać oddech, trzeba stworzyć z dwie sytuacje, ale bardzo dobrze są Ukraińcy zorganizowani. Widzieliśmy przyjęcie piłki przez Radka Majewskiego, od razu chciał uderzyć, ale nie mógł, bo już Ukraińcy byli na posterunku. Majewski w pole karne. Będzie okazja do przejęcia. Będzie rzut wolny. Faulowany właśnie Majewski. Faulował Husiew. Wiele mamy stałych fragmentów gry. Na początku meczu właściwie oprócz tej jednej dobrej sytuacji Roberta Lewandowskiego, gdzie uwolnił się spod opieki obrońcy. Nic więcej groźnego nie zdziałaliśmy. Majewski w pole karne. Bejsa! Szkoda! Prostwiatowa! Ale była sytuacja do tego, żeby zmienić ten niekorzystny rezultat. Bardzo dobra. Bardzo dobre dośrodkowanie Majewskiego. Kolejne zresztą. Ten niepilnowalny zupełnie Sebastian Benisz. Dobrze trafił, nakrył piłkę, ale zbyt centralnie. Prosto Piatowa. Może mówić kolejny raz o wielkim szczęściu, że to prosto w niego ta piłka trafiła. Teraz kolejny Majewski. Walczy tam Kuba Błaszczykowski o to, żeby przejąć tę piłkę. Nie udało się w pojedynku z Jarmołenką. I teraz nie spieszy się Harmasz. Jarmołenko, Glik obok Zozuli. Krychowiak. Piszczek asekurował tutaj pozycję Wasilewskiego. Glik, Majewski z pierwszej piłki niedokładnie. Ukraina teraz. Szewczuk, ponownie on. Haczeridi. Kwadrans poza nami. 0-2. Przegrywamy to spotkanie. Łukasik. Ponownie Łukasik. Dwa faule. Przerywa akcję czeski arbiter i pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. A tutaj musiał pokazać czeski arbiter żółtą kartkę. Ukarany Rotan. Dwa faule bardzo blisko siebie.
ale daleko od bramki. Teraz mają znowu czas Ukraińcy, żeby zorganizować w obronie. Nie wykorzystujemy takiego momentu. Było wcześniej, była taka możliwość, żeby Krychowiak spróbował zagrać do przodu, jednak wybrał inny wariant. Ach, dobra drużyna, jaką jest Ukraina, trzeba zaskoczyć czymś. Jeżeli oni są ustawieni w swoich strefach bardzo blisko siebie, tak jak teraz widzimy, trudno jest rozegrać atak pozycyjny. Kolejna strata, dość łatwa naszych graczy. Fedecki, Benisz i Husiew. Pierwsza okazja do interwencji Artura Boruca. Strzelał Zozula. Trwogą patrzyłem, ale no, na szczęście już za trzecim razem nie wyszło to uderzenie Ukraińcowi. To już by było za wiele, jakby tutaj gdzieś trafił nie do obrony dla Artura Boruca. Bardzo pewny chwyt, potwierdza ostatnie znakomite występy w lidze angielskiej. Piszczek wreszcie włączył się w akcję ofensywną z Błaszczykowskim. Dwójka Ukraińców obok niego. Błaszczykowski w pole karnym! Jest! 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 Gol Łukasza Piszczka! Pierwszy w reprezentacji narodowej! Brawo, Łukasz! Dortmundzka akcja! Pokonał Piatowa Lewandowski, później Błaszczykowski grając w Borussii. Dzisiaj Piszczek pozazdrościł im. Bardzo dobra akcja. Wycofanie piłki na wbiegającego partnera. Tutaj dwójkowa akcja Piszczka do Błaszczykowskiego. Wycofanie. Oni tutaj wiedzą przepuszczenie piłki. Na to czekaliśmy, na taką bramkę, która da kontakt, która gra nadzieję i doda oczywiście to skrzydeł biało-czerwony. Osiemnasta minuta, przegrywamy, ale już tylko 1-2. Trzeba teraz iść po swoje w tym spotkaniu. Bardzo dobrze zachował się Maciej Rybus, który przepuścił piłkę, tak jak wiedział wcześniej już, że Łukasz Piszczek ma szansę, że na pewno dojdzie do tego dośrodkowania. 33 meczów potrzebował Łukasz Piszczek, by wreszcie strzelić gola w biało-czerwonych barwach. Bardzo ważny gol, kontaktowa bramka. Dalej musimy teraz pracować, żeby zbliżyć się do pola karnego Ukraińców i wykorzystać następne dobre dośrodkowanie. Teraz jest ten 12 zawodnik, jakim jest publiczność. Faulowany jest Daniel Łukasz. Szybko rozpoczął Wasilewski, ale niedokładnie do Rybusa. Jarmołenko, Rotań, dobry powrót Benisza, Rybus, będzie rzut wolny dla Polski. Nie przybierajmy środka. Ale niepotrzebnie teraz przerwał, bo był w dobrym miejscu, bardzo blisko pola karnego. Radosław Majewski mógł wejść z piłką w pole karne. Krychowiak, natychmiast obok niego Rotań, Grzegorz Krychowiak, pokazuje się z prawej strony Piszczek, do niego zagranie. Łukasz Piszczek do Wasilewskiego. Już natychmiast Wasilewski był naciskany przez Husiewa. Mamy problem z tym szybkim dojściem zawodników Ukrainy, kiedy musimy troszkę więcej spokoju wykazać. Ukraińcy wiedzą, w którym momencie atakować. Tak jak w tej chwili. Też moment nieuwagi Krychowiaka, od razu stracił piłkę. No, dużo pracują, dużo biegają gracze Ukrainy. Zobaczymy. Na pewno są dobrze przygotowani, to już nie ma tak, że oni później zaczynają swój sezon. Lewandowski ładne przyjęcie, przerzucił nad obrońcami, ale zdołał Szewczuk głową do Piatowa. Bardzo dobre podanie, dokładne na klatkę piersiową do Roberta Lewandowskiego. O takie właśnie podania się prosi. Nie gdzieś wyżej, żeby zgrywał głową, tylko niech on przyjmie bardzo blisko pola karnego. Z jednym sobie zawsze obrońcą poradzi. Tutaj znakomicie Szewczuk zszedł i zasekurował środkowego obrońcę, dlatego Robert już nie miał szansy, żeby dojść do piłki. Długo, wolno, spokojnie, ale naciskamy już i atakujemy pod polem karnym. Haczarigi daleko, niedokładnie. Przejęcie przez Łukasika. Benisz, on już był bliski pokonania Piatowa. Nie udało się, a więc dzisiaj no, tymi, którzy strzelali, to oprócz Lewandowskiego byli dwaj nasi boczni obrońcy. Kuba Błaszczykowski, trójka graczy, rozszyfrowany oczywiście przecież przez Ukraińców. Trójka Ukraińców obok niego natychmiast uniemożliwia rozpoczęcie akcji przez naszego kapitana. Mówił Fomenko, że bardzo dobrze wie, jakie są mocne strony naszej reprezentacji, zwłaszcza ta zgrana prawa strona boiska. Niedokładnie Krychowiak walczył tutaj o odzyskanie
piłki Łukasz Piszczek. Udaje się. Krychowiak, Piszczek. Natychmiast do Roberta Lewandowskiego. Tam trochę chyba nakładką Haczaridi. Rybus, okazja biało-czerwonych. Rybus, wyłożenie przed pole karne. No teraz, ależ to była okazja do tego, żeby móc pokonać po raz drugi Piatowa. Miał ją Benisz, ale trzeba wracać, bo już tam prawą stroną rusza Jarmołenko. Wraca i ma tylko siła sekurować tam lewą stronę Błaszczykowski. I brawo do naszego kapitana, opłaciło się, bo mogło być bardzo groźnie. Bardzo dobrze tutaj Kamil Glik opóźniał. Wiedział, że Kuba Błaszczykowski zdąży, że pomoże mu, jeżeli on będzie opóźniał tą akcję. I tak też się stało. Faulowany Kuba Błaszczykowski. Wspaniały powrót kapitana. Musimy wejść teraz w mecz po tej bramce. Narzucić swój styl gry. Wiadomo, że nigdy nie byliśmy mistrzami ataku pozycyjnego. Są momenty, kiedy przyspieszamy, to goście się gubią i musimy troszeczkę więcej mieć determinacji. To ostatnie podanie musi być lepsze. Czekał tam też Robert Lewandowski na dokładny pas od kolegi. Krychowiak. Pokazuje się Benisz, do niego zagranie. Szyją troszkę odskoczyła piłka Lewandowski, ależ niewiele brakowało, żeby doszedł do tej piłki wbiegający tutaj Rybus. Tak, ale jako jedyny Rybus. I tu musimy mieć pretensje do pozostałych zawodników, zwłaszcza Radka Majewskiego. On powinien też być w polu karnym. Znakomite to było podanie tutaj. Zrobił się też miejsce Robert Lewandowski, żeby wbiec w pole karne. Ale tu widzimy, kto wbiega. Maciej Rybus. Nie ma nikogo. Czterech... I pięciu Ukraińców. Stały fragment. Krychowiak. Jeszcze raz Krychowiak. Do partnerów. Był tam Glik. Ale musi teraz już wracać Piatow. Nie zaczynają, nie spieszą się gracze Ukrainy. Zrobił sobie trochę miejsca w polu karnym Kamil Glik, ale to uderzenie piłki głową nastąpiło w momencie, kiedy wyskakiwał w tył, więc to jest trudne. Rybus z Łukasikiem. Bardzo dobrze. Teraz utrzymujemy się przy piłce. Krychowiak, już obok niego jest Rotań. Wasilewski, pokazuje się Łukasz Piszczek, ale zaczekał. Szybko przesuwają się od razu w te boczne sektory boiska Ukraińcy. To widać, że jest doświadczony zespół. Trudno tutaj będzie się bokami przedrzeć. Będzie rzut wolny. Kolejny faul Rotania, który już raz został ukarany żółtą kartką w tym meczu. Zdziwiony, ale tutaj... W sytuacji, że już jest ukarany żółtą kartką, odważne wejście. Jest piękne wsparcie publiczności. I lewą stroną Benisz. Rybus. Obok jest Fedecki. Rybus. Wycofanie do Glika. Wasilewski. No niedobre podanie. Spodziewał się raczej, że Sebastian Benisz gdzieś pomknie skrzydłem. A to były takie dylematy Fornalika. Czy Wasilewski, czy Komorowski, prawda? Może Celeban. Oto prezydenci obu państw. Wydaje mi się, że tutaj od samego początku Waldemar Fornalik jest konsekwentny. Stawia na zawodników, którzy są aktualnie w dobrej dyspozycji, prezentują niezły poziom też w lidze. Będzie kolejna okazja. Chciał dośrodkowywać Rybus, zablokowali gracze Ukrainy. Wraca Rotań. Rozpocznie wrzutem z autu Benisz. I nie przebierając w środkach Stepanenko poza linię boczną. Bardzo wysoko cały czas gra po zdobyciu przez nas gola Sebastian Benisz. I takiego obrońcy potrzebujemy w meczu u siebie. Nie wiem, czy tam nie było faulu na Kubie Błaszczykowskim. Tym razem jego pozycję zaczyna asekurować wracający Robert Lewandowski. Krychowiak. Dobre ustawienie Wasilewskiego. Lewandowski wraca ze spalonego Błaszczykowski. Zdecyduje się Lewandowski na solową akcję. Tak ładnie to rozegrał. No ale źle dograł to Majewski. Źle wybrał. Ale my jesteśmy przy piłce. Obaj doskonale znają się z gry Znicza Pruszków, z reprezentacji młodzieżowej. Majewski po 2,5 roku wrócił do reprezentacji, wywalczył, nie wywalczył jednak, użytkownik
Szkoda, że Majewski nie zdecydował się na podanie do Rybusa, który wchodził ze skrzydła do środka, też niekryty. Można było właśnie najpierw do niego zagrać piłkę, a później już tylko do Roberta w pole karne. Koniecznie trzeba wyrównać te straty w pierwszej połowie. Jest jeszcze sporo czasu, 26 minut, 1-2. Jarmołenko i Husiew, dwaj boczni pomocnicy i Łukasz Piszczek strzelcami bramek w tym meczu. Wasilewski. Glik. Znakomicie wraca zespół Ukrainy, blisko siebie poszczególne formacje. Trudno jest o rozerwanie, rozciągnięcie. Do Majewskiego zagrana piłka, obok nie jest Hachirilis. I zacznie zespół gości. Szuka sobie miejsca Majewski, ale ważne, że jest dosyć blisko Roberta Lewandowskiego. Ruszyli do rozgrzewki nasi gracze rezerwowi, ale nie sądzę, żeby to była rozgrzewka do zmiany. Bardziej, żeby się rozgrzać, być przygotowanym do wejścia. Rybus zablokowany czysto. Okazja Ukrainy. Rotań. Ruszył Jarmołenko. Dobrze nasi obrońcy, Artur Boruc. Dopiero przy trzecim strzale miał okazję do interweniowania. Za dużo by tego dobrego było dla Ukrainy, jeżeli trzecim razem też by nie miał nic do powiedzenia nasz bramkarz. Jeszcze ładny Lewandowski do Błaszczykowskiego. Ruszył tam Majewski, Błaszczykowski, ładne przejście. Błaszczykowski do Majewskiego, Majewski pole karne. No może uderzy, nie rozegrał to niepotrzebnie do Rybusa. Rybus w środek, ale będzie tylko rzut rożny. Dlaczego nie strzelał Radek? Ale miałem też to podanie ostatnie. Trzeba wypieścić idealnie na lewą nogę dla Rybusa. Za mocno, niepotrzebnie go wygonił ze światła bramki. Tutaj wystarczyło tylko delikatnie tą piłkę posunąć w kierunku Rybusa, on już tutaj by sobie poradził. Świetnie Kuba poczekał z tym zagraniem. Tutaj utrzymał się przy piłce. Ale mógł strzelać, prawda? Zawodników, trzech nawet. I wyrzucił poza pole karne Rybusa tym podaniem. Fedecki na boisku. Gonimy wynik w tym meczu, tego się nie spodziewaliśmy, ale trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać to dzisiejsze spotkanie. Ale pracujemy mozolnie, jesteśmy coraz bliżej. Stały fragment gry do tej pory był niezły, nie poparty tylko golem, bo doszkodziliśmy do sytuacji. Będzie okazja, jest okazja, nie ma Piatowa w bramce. Błaszczykowski, ach się! Szkoda, za wysoko tą piłkę zebrał. Pomylił się Piatow przy wyjściu, tutaj było za dużo zawodników. Jeszcze gdzieś tą piłkę wysunął. W najwyższym punkcie chciał ją uderzyć Kuba Błaszczykowski. Spokojnie Szewczuk. Zozula. Mówił Andrzej Juskowiak o tym, że jest to napastnik, który dużo pracuje. Często wraca, wspiera graczy w drugiej linii. Nie utrzymał się Majewski. Zresztą patrząc na statystyki wszystkich napastników reprezentacji Ukrainy, powołanych, tak, to nie powalają na kolana. Husiew miał 12, dzisiaj strzelił 13 bramkę w reprezentacji. Ale właśnie ci skrzydłowi, Jarmołenko i Husiew, bramkostrzelni, potrafią oni zadecydować o tym, jaki będzie wynik. Piszczek, Boruc pokazuje szeroko, żeby się ustawili partnerzy. Teraz to my kontrolujemy grę. Ukraińcy tylko skoncentrowani na tym, żeby wyprowadzić czas posiadania piłki. Lewandowski nie sięgnął, ale utrzymujemy się. Kuba Błaszczykowski, narożnik pola karnego. Błaszczykowski, trzech Ukraińców obok niego wywalczył kolejny rzut rożny. To jest sytuacja, która pokazuje, jak szybko Ukraińcy potrafią się przemieścić i dwójką, trójką czasami zaatakować naszego piłkarza, który jest przy piłce. Ćwiczyli na treningach te stałe fragmenty. Majewski w pole karne, chyba troszkę za mocno do Glika. Glik chciał do Benisza, wybijają Ukraińcy i to nie na oślep Zozula, ale dobrze tutaj, bardzo dobrze asekurował Łukasik, który był faulowany. Ale też wyczuli nasi zawodnicy sędziego, że przy drobnych już przewinieniach od razu kładą się na murawie. Chociaż to akurat drobne to nie było, bo widzimy, jak naciągnięta była koszulka Łukasika. Rybus z Beniszem. Próbujemy lewą stroną.
Łukasik. Nie wiem, czy chciał strzelać, czy raczej chyba podawać. Podanie. Chciał zakrać do wchodzących pomocników, zwłaszcza Rybusa, który ma takie tendencje, że wie, w którym momencie. On nie jest na spalonym, unika, kontroluje linię spalonego, w dobrym momencie wchodzi w pole karne. Trzeba go tylko obsłużyć dobrym podaniem. Będą, jak tylko będą nasi patrzyli, a nie atakowali, Ukraińcy utrzymywać się przy piłce, zyskiwać czas. Zagranie do Zozuli. Zaczniemy jednak od rzutu wolnego dla Ukrainy, gdzie był faulowany Kuczer. Haczeridi. Wycofanie do Piatowa przez Harmasza. Zdecydowanie więcej fauli naszych rywali. 11, tylko 3 Polaków. Krychowiak, staramy się odzyskać piłkę. Dobrze, tutaj Łukasz Piszczek blokował. I zaczniemy od rzutu z autu. Tego nam zabrakło w tych pierwszych minutach, kiedy straciliśmy 2 gole. Za późno żeśmy atakowali. Tą linię obrony żeśmy przesunęli właściwie w okolice 20 metra od własnej bramki. To wykorzystali bardzo dobrze Ukraińcy. W tej chwili atakujemy już szybciej. 40 metr od naszej bramki to już jest zdecydowany atak na rywala. Lewandowski, ruszył Rybus, faulowany Robert Lewandowski i to kartka. Brutalnie przez Harmasza. Druga żółta kartka w tym meczu dla reprezentanta Ukrainy. Zaczną się denerwować, jak zrobi się 2-2. Tak, ale tutaj też w środku, jeżeli w dalszym ciągu będziemy tak grać do przodu, szukać akcji. No ale to było bardzo niebezpieczne. Będzie musiał kolejny zawodnik, być może, który już ma żółtą kartkę reprezentacji Ukrainy, faulować i wtedy będzie nam łatwiej grać przeciwko dziesiątce. Zdenerwowany Waldemar Fornalik. Nie o takim początku. On, polscy piłkarze i my wszyscy myśleliśmy. To są właśnie powtórki tych bramek. Ta pierwsza, którą zdobył Jarmołenko. Lepiej niestety nie mógł tego zrobić. To jest jego 10. gol w kadrze. A to Husiew. Idealnie trafił odchodząca. I bramka Piszczka. Lewandowski poza boiskiem. Gramy z konieczności w 10. Już rozpoczęliśmy. Nie sięgnął tej piłki. Kolejny raz mamy wolnego zawodnika. Gdzieś minął się teraz Wasilewski. Wypracowujemy sobie ten metr, półtory nawet w polu karnym Ukrainy, ale nie potrafimy tego wykorzystać, żeby dobrze zgrać, żeby dobrze uderzyć, mocno uderzyć na bramkę Piatowa. Trochę za dużo jest nerwowości, a tutaj proszę, w rozgrzewce. Teodorczyk i Milik. Być może zdecyduje się na grę dwoma napastnikami Waldemar Fornalik. Można zawsze cofnąć Lewandowskiego, a wpuścić któregoś właśnie z tej dwójki Teodorczyk-Milik. Tak, od samego początku Waldemar Fornalik próbował takiego ustawienia dwójką napastników. Ale do tego trzeba mieć szeroką kadrę zawodników, którzy grają cały czas w swoich klubach, którzy też prezentują wysoki poziom reprezentacji. 10 minut do końca pierwszej połowy, przegrywamy 1-2. Do przerwy Mołdawia, Czarnogóra bez bramek, a Anglia po kwadransie prowadzi w wyjazdowym spotkaniu z San Marino 1-0. A tymczasem Szewczuk, dobrze, że odebraliśmy tę piłkę, jest okazja do kontrataku. A dobrze, tutaj blokowany jest wychodzący z akcją Krychowiak. Dobrze, chciał wejść przed zawodnika Krychowiak. Piszczek, Błaszczykowski. Proszę, dwóch graczy obok niego. Powinniśmy się wystrzegać jednak takiego długiego prowadzenia piłki, bo to już jest drugi czy trzeci raz, kiedy próbuje Kuba Błaszczykowski tutaj w pojedynkę wiele zrobić, ale no widzimy, to jest daleko od bramki, tutaj jeszcze sędzia nie będzie pokazywał żółtych kartek, a ucierpiał na pewno w tej sytuacji nasz kapitan. Majewski po raz kolejny. Widać, że nie ma takiego zrozumienia z partnerami, ten długi rozdrab z reprezentacją. Ale teraz dobre dośrodkowanie. Ileż razy my doszliśmy do... Kolejny raz Wasilewski. Dobrej okazji. Ma pretensje Piatów, ale musimy to wykorzystać, bo są rozkojarzeni przy tych stałych fragmentach gry Ukraińcy.
A może bardzo zadowoleni z tego, że prowadzą 2-1. Też, ale oni nie stracili od dawien dawna bramki po stałym fragmencie gry, a tutaj już stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, że to... Błaszczykowski po złym wybiciu Piatowa. Utrzymać się teraz przy piłce. Błaszczykowski między trójkę graczy Ukrainy. Będzie okazja i powinna być chyba kartka, bo kolejny raz kapitan jest faulowany. Słusznie pokazuje Krychowiak, że to kolejny faul. No jestem bardzo zdziwiony, że w tej sytuacji nie wyciągnął żółtej kartki. Ewidentnie to jest atak na kolano, to jest co najmniej żółta kartka. To będzie najlepiej widać teraz, tak? Kucze. Nie trafi. Nie trafi w piłkę Kuczer. To musi być żółta kartka dla obrońcy Ukrainy. Po to są ci sędziowie boczni, żeby mogli podpowiedzieć. Jest komunikacja przecież radiowa. Proszę poczekać na gwizdek. Jest Rybus. To jest dobra odległość, dobre miejsce dla lewonożnego piłkarza, żeby tą piłkę gdzieś tutaj bardzo blisko wkręcić. Trzyosobowy mur Ukraińców. 38 minuta. Majewski i Rybus. Piatow jeszcze ustawia. Jest dośrodkowanie czy strzał? Rybus! Ach, Piatow z największym trudem jednak obronił. Faul Basilewskiego. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale nie sądziliśmy, że to się tak źle ułoży na początku, że będzie nam pod górkę szło w tym spotkaniu. A szkoda, patrząc na późniejszy przebieg tego, co się dzieje, jak możemy atakować, jak dominować, gdzie przez ostatnie kilka minut właściwie Ukraińcy bardzo, bardzo trudno przekroczyć linię środkową boiska. Jacyś, nie wiem, myślami byli nasi gdzieś jeszcze, nie wiem, na odprawie taktycznej. No, ale jest sporo jeszcze czasu na to, żeby zmienić ten niekorzystny rezultat. Na razie marzymy o tym, żeby no, zremisować, a później w drugiej połowie powalczyć o zwycięstwo. 7 minut tej pierwszej połowy. Na pewno mamy powody sądzić, że jest to możliwe, bo gramy dobrze, stwarzamy sobie sytuację, coraz mniej dopuszczamy do okazji, żeby Ukraińcy byli też pod naszym polem karnym. Tak jak w tej chwili. Tutaj odbiór w tej chwili, tak? Dobrze, teraz bardzo dobrze. Czysto odebrana piłka, będzie okazja. Lewandowski w polu karnym, czeka na podanie Błaszczykowski. Inaczej to rozwiązał Rybus. Błaszczykowski zakręcił tutaj Ukraińcami. Szkoda, że Kuba zagrał niedokładnie, ale już Glik odzyskuje. Lewandowski, Kuczer w powietrzu, Błaszczykowski spokojnie. Pograć teraz piłką, Krychowiak, Błaszczykowski. Odegranie do Krychowiaka niedokładne, ale będziemy starali się rozpocząć już dokładniej po wybiciu przez Ukraińców rzutem z aut. Ale pomagamy sobie, odległości między naszymi zawodnikami na połowie Ukrainy są już Majewski na pamięć myślał, że tam będzie Rybus. Troszkę zanerwowo Radek Majewski w tym spotkaniu. Teraz jest dobra asekuracja, Glik nie da się tutaj przejść, w dodatku jest faulowany. No i w 40 minucie rozpoczynamy od rzutu wolnego. Ale to jest taktyka Ukrainy. Przerwać, zyskać kilkanaście sekund, wrócić do ustawienia wyjściowego, dokładnie kryć. Nie zmieni się prawdopodobnie nic od tego, jak rozpoczęli to spotkanie, czyli wykorzystać Husiewa, Jarmołenko, ich wejścia. Rozpoczęli jeszcze bardziej, Andrzej, efektowni niż na Wembley, bo tam było 1-0 i Anglicy gonili, dogonili tylko na remis. Tutaj 2-0 strzeliliśmy bramkę ważną, kontaktową. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski, już rozpoczęliśmy. Rybus w polu karnym jest Krychowiak. Pokazuje Błaszczykowski, do kogo ma zagrać. Benisz w pole karne. Za mocno. Za mocno. To było na pewno dośrodkowanie. Taki był zamiar Sebastiana Benisza, ale mało brakowało i ta piłka wpadłaby w okienko bramki Piatowa, który też na końcu z przerażeniem patrzył, gdzie ta piłka wyląduje. 4 minuty, choć tutaj było troszkę przerw, pewnie minuta zostanie doliczona. Pierwszej połowy Piatow spowalniający zaczęcie gry.
Błaszczykowski wygrał główkowy pojedynek. No popchnął tutaj Lewandowskiego, ale ten zdołał odebrać piłkę. Lewandowski w środku jest Majewski. Lewandowski atakowany przez Kaczerniego. I proszę, zaczną Ukraińcy. Tak delikatnie, kiedy Robert dochodził do piłki, Haczeridi, żeby sędzia nie widział, wytrącił naszego z rytmu. Czyli się będą prowokować, próbować wyprowadzić z równowagi Lewandowskiego, Błaszczykowskiego, no, tych zawodników, na których przede wszystkim my liczymy i których też Ukraińcy się boją. Jarmołenko zyskał kilka sekund i kilka metrów bliżej linii środkowej, rozpoczyna Szewczuk. Kuczer, gracz Szachtara, po czterech Szachtara z Dynama Kijów, trzech z Dniepro. Teraz odzyskuje Błaszczykowski. W kąż tam, proszę, zwróć uwagę, ilu Ukraińców było obok naszego kapitana? Pięciu, a też aż teraz w tej sytuacji tak długo, bo Błaszczykowski piłki nie prowadzi. I podanie do Husiewa. Tam Benisz obok niego. Będzie rozpoczęcie przez piłkarzy Ukrainy. Angażując się w tym ataku pozycyjnym, musimy być uważni w obronie. I sięga piłki Benisz. Więc musimy być dobrze zorganizowani. Będzie okazja do dośrodkowania. Tym razem przez reprezentant Ukrainy w pole karne. Dobrze. Wybijają Polacy. Konkretnie Wasilewski. Szansa na kontratak. Może się powiedzie. Jest Rybus. Atakowany tam, ale utrzymał się. Dobrze teraz Polacy. Świetnie Majewski. Ale to dogranie było za szybkie, niedokładne. I z takiej akcji, z której możliśmy stworzyć zagrożenie pod bramką, nic nie wyszło. Tutaj wydawało się ta żółta kartka dla Daniela Łukasika. Tak, ale mam nadzieję, że nam kiedyś realizator pokaże tą sytuację, kiedy Rybus tam był faulowany. Powinien, jeżeli już puścił tą akcję, sędzia Kralowiec też wrócić do tego, bo tak się robi, i pokazać żółtą kartkę zawodnikowi Ukrainy, bo ale był faulowany. No dobrze, ale powiedz mi, za co jest tutaj ta żółta kartka? Drobiazgowy jest arbiter dzisiejszego spotkania. Wykorzystał to. Jeśli po takim wejściu piłkarze. Kuczer nie dostaje w ogóle żółtej kartki wyprostowaną nogą Błaszczykowskiego. Mając jeszcze stopę nie blisko murawy, tylko jakieś 20-30 centymetrów. Rotań na prawo do kolana. Fedeckiego. Trzeba znowu uważać, Jarmołenko. Zozula! No tego się nie spodziewaliśmy. 3-1. Jest nieprawdopodobne, jaką skutecznością dzisiaj imponują Ukraińcy. Ale znowu to, jest to za sprawą Jarmołenki. Zozula strzelił pierwszego, jedynego do tej pory gola w swoim debiucie w meczu z Norwegią. Wydawał się przypadkowe zgranie Jarmołenki. Nie zdążył Łukasz Piszczek. No i nie dość, że udało się doprowadzić do kontaktu, to teraz jest znowu dwubramkowa przewaga Ukrainy i tak się będzie pewnie kończyła pierwsza połowa. Ale to, co dzisiaj dzieje się, jeśli chodzi o naszą grę defensywną, to woła o pomstę do nieba. Za łatwo i być może to, że mówiliśmy o tym wcześniej, iż Ukraińcy nie wykorzystywali bardzo wielu dogodnych, nawet lepszych sytuacji niż dzisiaj sobie stworzyli. Może trochę uśpiło czujność naszych obrońców. Dopuszczamy do zbyt takich klarownych okazji. Żółta kartka tym razem dla Stepanenki. Ale już dawno nie pamiętam, żeby tak łatwo nasza reprezentacja straciła 3 bramki. Tutaj też wielkie umiejętności zawodników Ukrainy. To jest minimum żółta kartka. Nie ma szansy. To jest niecznie czerwona, prawda? Od tyłu nie jeden sędzia tutaj by zdecydował, że to jest czerwona kartka. Na pewno takie będzie zagranie. Będzie decydował się na zmiany Waldemar Fornalik. Nie wiem tylko, czy od początku drugiej połowy.
Mieliśmy przewagę. Jeszcze raz zanalizujmy tę bramkę. Tutaj nie ma krycia, no nie ma krycia. Nie ma krycia, powinniśmy wyjść przede wszystkim z własnego pola karnego. Za głęboko był Glik. Złapalibyśmy. Ale Jarmolenko był w ogóle niepilnowany, prawda? Albo trzeba było zrobić krok do przodu. Tak. Źle zachowaliśmy się we własnym polu karnym. Benisz. Krychowiak. Błaszczykowski natychmiast do Lewandowskiego, blokowany Lewandowski, no i nie wiem. Z chęcią bym zobaczył jeszcze raz tę całą sytuację. Ścieka się Robert Lewandowski. Patrząc na zachowanie do tej pory obrońców Ukrainy, Diego i Kuchera, jest to bardzo możliwe, że tutaj też był pociągany za koszulkę w tej sytuacji. Nie ma możliwości powtórki, bo rozpoczną gracze Ukrainy od rzutu z autu. Szewczuk. I koniec pierwszej połowy, którą przegrywamy 1-3. Tak, tak, proszę Państwa. To jest absolutne zaskoczenie. Do końca. Tyle na razie. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. No, muszą nasi się wznieść, nie wiem, na wyżyny. Przypomina mi się sytuacja oczywiście z zachowaniem porównań umiejętności z meczu, kiedy w Turcji rozgrywany był finał Ligi Mistrzów. Wtedy to Milan prowadził 3-0 z Liverpoolem, żeby przegrać po rzutach karnych. Dziś karnych nie będzie, ale jest szansa na to, żeby odwrócić losy tego pojedynku. W miejsce Rybusa wchodzi Jakub Kosecki, reprezentacja Ukrainy bez zmian. Natomiast my oczekujemy przede wszystkim zmiany w sposobie gry naszej reprezentacji, większego zaangażowania, no i przede wszystkim niespania, jeśli chodzi o grę w polu karnym. Zdecydowanie musimy poprawić grę w obronie, bo już wydawało się, że kontrolujemy przebieg meczu i nagle złe ustawienie, nie próbowaliśmy złapać na spalonego zawodników Ukrainy i potrafią dzisiaj wykorzystać niewiele to, co stworzą goście. Musimy być bardzo czujni, bliżej siebie podpowiadać. Wtedy możemy też liczyć na to, że będziemy w stanie odrobić te straty. Usiew do środka, to już Zozula, ale zbyt mocne zagranie Rotania. I teraz błąd Boruca, niewykorzystany przez Jarmołenkę. Wchodzimy znowu w ten mecz, tak jak zaczęliśmy pierwszą połowę. No może niedosłownie, ale oto Fomenko, prowadzący reprezentację Ukrainy w drugim meczu. Anglia prowadzi San Marino do przerwy 5-0 w meczu wyjazdowym. Po godzinie spotkania Mołdawia-Czarnogóra bez bramek. Tymoszczuk na swoim profilu w Facebooku napisał: przespaliśmy dwa mecze, ale zrobimy wszystko, wierzcie w nas. I rzeczywiście wyszli tutaj gracze Ukrainy zdeterminowani, a zaczęli to spotkanie jak marzenie. I jeszcze skończyli tę pierwszą połowę koncertowo, strzelając trzecią bramkę. Ale teraz możemy już powiedzieć, że bardzo dobrze wybrał zawodników do pierwszej jedenastki. Tak. Michało Fomenko. Dziwiliśmy się, że nie ma Tymoszczuka. Tak, raczej trudno było sobie wyobrazić reprezentację Ukrainy bez Tymoszczuka. Jednak tutaj bardzo dobrze funkcjonuje ta drużyna. Łukasik, Piszczek. Do Kuby Błaszczykowskiego. Zozula. Przejęcie przez graczy Ukrainy, ale tutaj nie ma pośpiechu w ich akcjach. Prowadzenie różnicą dwóch bramek. Teraz niedokładnie Wasilewski, ale i on niedokładnie. No, niewiele teraz brakowało, żeby skarcili nas po raz czwarty gracze Ukrainy. Pierwszy kontakt z piłką Koseckiego. Jeszcze raz cała sytuacja. Zwalamy za łatwo. Kolejny raz Wasilewski. Jednak to, że nie gra regularnie w klubie tutaj, w tej pierwszej części, było kilka razy widać. Myślał Waldemar Fornalik, żeby postawić jednak na zgranie, czyli na tych, którzy występowali, ale Jarmołenko w pole karne, Boruc już poza linią końcową. Kosecki. Benisz. Glik. Czekał, ale Łukasik nie zagrał do niego. Wybrał Wasilewskiego. Teraz Glik. Długo, długo
Zbliżamy się do linii środkowej. Kosecki. Porozciągane nasze formacje. Trochę mi przypomina gra naszej drużyny spotkanie z Irlandią. Lewandowski. Szybkie zgranie. Walczył Kosecki, ale nie wygrał tutaj pojedynku z Kaczarigim. Rzut wolny. Po raz kolejny faulowany Łukasik. Demolują nas w pewnych momentach meczu. Tak, Ukraińcy nie potrafimy tutaj odpowiedzieć. Ale zobacz, to jest kolejny faul Rotania, który ma żółtą kartkę. Bardzo blisko też sędzia, o tym też chciałem powiedzieć, że tu musi pokazać żółtą kartkę. To było zdecydowane zagranie. Majewski, Lewandowski, okazja, ależ w ostatniej chwili wybił tam właśnie Rotań. Ale i tak zaczną Ukraińcy, bo był spalony. Musimy dużo więcej zrobić tych stałych fragmentów gry. Dochodzimy do sytuacji prawie czystych, tak jak w pierwszej połowie. Tutaj za wcześnie wystartował Robert Lewandowski. Wychwycił to akurat bardzo dobrze sędzia liniowy. Już 5 minut drugiej połowy poza nami. Trzeba szybko się zebrać i znowu goniąc ten wynik strzelić bramkę, która przywróci nadzieję, że jeszcze możemy skończyć z korzystnym rezultatem to spotkania. Takim jest zwycięstwo. Na razie trudno o tym marzyć, ale dopóki piłka w grze, jak powiedział Kazimierz Górski, nie traćmy nadziei. Wszystko możliwe. Do tej piłki to Usain Bolt, bo niedobieg za mocno zagrał. Majewski, jeszcze ucieknął też nasz kapitan. Ile do obrońca reprezentacji Ukrainy, Szewczuk. Na razie wszystko pomyśli tego pana, którego widzimy na ekranach. Mówi się o nim, że jest takim podobnym selekcjonerem jak Błochim, bardzo twardy. Zresztą nie jest łatwo być selekcjonerem. To jest szkoła Urbanowskiego, przecież on wyrastał pod jego skrzydłami. Ale wydaje mi się, że to jest jedyna droga, żeby pogodzić też te wszystkie kluby ukraińskie, gdzie wiadomo, jakie tam są budżety, jacy potężni ludzie stoją za tymi klubami. Nie układa się ta gra dzisiaj. Nam nie ma płynności w grze. Łatwo przerywają akcję naszej drużyny Ukraińcy. Dokładnie Zozula, Lewandowski z Haczyrigim. Trzech graczy Ukrainy natychmiast obok polskiego napastnika. Po raz kolejny to jest przykład, jak dobrze zorganizowani są w obronie. Odrobili lekcję. I tutaj nie potrafimy przerzucić szybko ciężaru gry na drugą stronę boiska, co wcale nie jest łatwe. Znowu łatwa strata. Kosecki. Może on napędzi akcję naszej drużyny. Na to liczył trener Waldemar Fornalik. Ale strata. Nie da się nabrać. Sędzia chciał wymusić rzut wolny. Tak stracił równowagę Jakub Kosecki. Znakomicie gra Denis Harmasz. I wcześniej tam widzieliśmy go tak wchodzącego w pole karne. Wiele brakowało, żeby to dośrodkowanie było celne, dobre, ale też jego praca w defensywie jest przykładowa. Benisz, Wasilewski do Lewandowskiego. Dobre wyprzedzenie przez Haczyridisa. Faul. Po raz kolejny faulowany przez Rotania Łukasik. Nieprawdopodobna sytuacja. Ile bez razy, konsekwencji. Ile razy dopuszcza do fauli. Piszczek. Z Jakubem Błaszczykowskim. Poślizgnął się tam Łukasz. Przerwał akcję rozpędzonych Ukraińców Daniel Łukasik. Ale tak można grać, jeśli się prowadzi 3-1, a nie jak przegrywa 1-3. Musimy znowu wrócić do tych sytuacji, kiedy jak graliśmy po bramce kontaktowej na 1-2, kiedy żeśmy ruszyli, kiedy byliśmy często na połowie Ukrainy. Niewiele brakowało tak naprawdę, żebyśmy strzelili drugiego gola. Dalekie wybicie Boruca do środka i natychmiast przejmują Ukraińcy. Jarmołenko. Walczy o odzyskanie Kosecki. Glik, Krychowiak, Benisz, Glik, Wasilewski. Podnosi się Jarmołenko. Nie miał komu teraz zagrać. Glik musiał szukać Roberta. Będzie rozpoczęcie odrzutu wolnego po faulu Kuczery.
No tak będzie wyglądała gra Ukrainy. Przerwać, przeszkodzić, nie pozwolić. Za mocne podanie do Lewandowskiego. To jest jego najlepsze ustawienie. On musi gdzieś szukać gry, ale dlaczego musimy go wyrzucać gdzieś za pole karne? Jest groźny, kiedy będzie blisko pola karnego. Może wymusić rzut wolny, najlepiej jeszcze rzut karny. Myślę, że zdecyduje się na wprowadzenie obraniaka Waldemar Fornalik. Krychowiak czekał zbyt długo. Łukasik. Majewski. Benisz. Pole karne. Lewandowski, ale niewiele mógł zrobić w tej sytuacji. Wrócił Rotań. Spokojnie przyjmuje Wasilewski. Błaszczykowski. Mógł się przywrócić w tej sytuacji Kuba Błaszczykowski. Szewczuk gdzieś zawisł nad nim. Pomagał sobie rękami. Jeżeli by się przewrócił, Kralowiec musiałby podyktować rzut wolny. Cały czas nie jesteśmy w stanie narzucić swojego sposobu gry. Bardzo mądrze przerywają ataki Ukraińcy. Wiemy, jak oni zdecydowani, zdeterminowani, zdesperowani. Łukasik, Benisz z Łukasikiem. Proszę, jak ciężko zbliżyć się do pola karnego, przecież tutaj przegrywaliśmy 0-2, stworzyliśmy wiele sytuacji, a tutaj po stracie może być to kosztowne. Jarmołenko. Kusie w polu karnym, Zozula również. Przed polem karnym Rotań niepilnowany. Ma mocne uderzenie, na nasze szczęście, daleko od bramki. Po raz kolejny Jarmołenko szuka zejścia do środka. Musimy być na to przygotowani. Drugi raz nie powinien w ten sposób tutaj dać się nabrać nasz obrońca. Wejście na boisko, obraniak, cała dyskusja na łamach prasy, czy przydatny, czy nie, czy powinien grać w podstawowej 11, czy nie. Zobaczymy, na ile to wyzwoliło w nim całą sportową złość. Jest graczem, który potrafi strzelić z daleka. Ta jego współpraca z Lewandowskim dobrze nie wyglądała, ale nieraz może trzeba takiego meczu, żeby gdzieś się przełamał. Tak, żeby pokazał też, jak... Jaką jest wartością dla naszej reprezentacji. Co widzimy tutaj, Łukasik trochę się zrewanżował za te wszystkie faule. Nie dziwi mu się, że tyle razy leżał na murawie. I to bez konsekwencji kartkowych. Ukraińcy w dziesiątkę. Krychowiak. Błaszczykowski. Jest Kosecki. Zagrał Majewski, Kosecki w pole karne. Ani Kuba Błaszczykowski, ani Robert Lewandowski nie doszli do tego dośrodkowania. Tak, wyglądało, jakby najpierw chciał strzelać Kosecki, ale prawdopodobnie szukał tam biegu. Nie, to był strzał jednak. Nie możliwości, wydawało się, że bliżej 58 był minut. Za chwilę pojawi się Ludowik Obraniak. Wsparcie polskich kibiców. Przypominam, że na... Mają Państwo możliwość Jarmołenko wyboru zawodnika, polskiego zawodnika w tym meczu, najlepszego do wygrania najnowszej klasy smartfon. A teraz okazja na 4, no na nasze szczęście niewykorzystana przez Ukraińców, a konkretnie przez Husiewa. Do wygrania najnowszej klasy smartfon oraz zestawy kibica z biletami na mecz Polska-Czarnogóra. Szczegóły i numery zawodników do głosowania na stronie plebiscyt.sport.tvp.pl. A ponadto warto wspomnieć o tym, że będą Państwo mieli okazję zobaczyć bramki, obejrzeć na portalu sport.tvp.pl, a także na platformie hybrydowej TVP. Po tym meczu konferencję prasową i statystyki. Jarmołenko. Przerwanie przez Koseckiego. Czeka jeszcze Obraniak. Łukasik opuści boisko. Będziemy grać jednym defensywnym pomocnikiem. Trzeba ryzykować. Gramy na własnym boisku, mając też w perspektywie mecze wyjazdowe z Anglią, z Ukrainą. Musimy zaryzykować. Musimy gonić ten wynik za wszelką cenę.
szukać kolejny raz bramki kontaktowej. 59. minuta, rozpoczyna Artur Boruc. Będzie również zmiana. Tymoszczuk już gotowy do wejścia w swoim 126. występie. Przyda się jego doświadczenie w końcówce, kiedy będzie dyrygował kolegami, ale też przerywał akcję Polaków. Jarmołenko. Dobre odegranie z Ozuli. Jarmołenko. I proszę. Stepanienko opuści boisko. A tutaj Szewczuk. Tym razem dobrze Łukasz Puszczek rozpoczyna akcję naszej drużyny, ale zablokował to Rotan. Dobrze są ustawieni zawodnicy ukraińscy, zwłaszcza tutaj w okolicach środkowej linii boiska. Zawsze jest wystarczająca ilość zawodników za linią piłki. Nawet przy takiej stracie, przy tym przechwycie Łukasza Piszka, nie potrafimy szybko rozegrać to, co właściwie Ukraińcy robią znakomicie. Po przechwycie, nawet na własnej połowie, dwa, trzy szybkie podania, tak, daje później czas na to, żeby wyjść z tej strefy. 30 minut do końca, 1-3. Tymoszczuk już na boisku, Majewski. Wolno rozpoczynamy nasze akcje. Proszę, znowu łatwa strata. Chociaż będzie rzut wolny dla Polaków. Benisz. Krychowiak. Majewski. Czekał, ale obraniak wybrał inaczej. Krychowiak. Benisz. Pokazuje się Lewandowski, jest Kosecki, czeka Majewski z rozegraniem, wybrał Kubę Błaszczykowskiego. Polu karnym obraniak Błaszczykowski, chyba do niego, chociaż może to było do Lewandowskiego, utrzymujemy się przy piłce. Majewski, Błaszczykowski z pierwszej piłki, obraniak! Dlaczego to nie spadło? Jatow po raz kolejny, ale wreszcie stworzyliśmy sytuację. Paul Koseckiego. Przytomne zagranie, najpierw Majewskiego, zgranie z, bez przyjęcia Błaszczykowskiego. To jest ta akcja. Majewski, tak, jedno, Błaszczykowski, drugi, pierwsza piłka, Lewandowski, Obraniak, Piatow. Trzeci raz w tym spotkaniu Piatow ratuje swój zespół, ale trafiamy w niego niestety. To, co Ukraińcy Benisz robili bardzo dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie, że nie trafiali w Boruca. Nie trafiali w Boruca, tylko idealnie uderzali, bez szans na interwencję naszego bramkarza. Udało się Błaszczykowskiemu, udało się Lewandowskiemu w barwach Borussii. Nie udaje się dzisiaj pokonać żadnemu z nich Piatowa. Benisz, Glik i obok niego Zozula. Benisz, proszę, jakim pressingiem grają gracze Ukrainy i to na naszej połowie. Potrafimy sobie z tym poradzić. Nie mógł nawet, nie był w stanie obrócić się z piłką Sebastian Benisz, bardzo blisko naszej bramki i wybić piłki dalej. Od razu dwóch zawodników Ukrainy, bardzo blisko. Nie ma piłki. W rozgrzewce jest Milik. Być może zdecyduje się na wprowadzenie go w końcówce, przesuwając Lewandowskiego, wycofując jako tego głównego napastnika Waldemar Fornalik. Problem jest gdzie indziej. My tutaj rzadko się przebijamy przez linię pomocy Ukrainy. Tam musimy więcej wykreować. Nawet jeżeli będziemy mieli dwóch, trzech napastników w polu karnym, to nie gwarantuje, że zdobędziemy gola. Teraz dośrodkowywać będzie Jarmołenko. Tam Glik z Haczerigisem. Przepychali się zbyt ostro. Boruc nie sięgnął. I teraz okazja.
Na szczęście zareagował Artur Boruc, kolejny rzut rożny. Zdążył wrócić, źle wyszedł do tego dośrodkowania wcześniej. Z jaką łatwością do sytuacji takich podbramkowych dochodzą Ukraińcy? To są umiejętności indywidualne, te dośrodkowania są mierzone. Najpierw spojrzy zawodnik w pole karne, gdzie są ustawieni koledzy. Jeszcze raz Jarmołenko, jeszcze raz Boruc, tym razem pewnie jest szansa na szybkie rozpoczęcie. Co robi Artur Boruc? Ale tak nie może obrania opanowywać piłki. I już Ukraińcy. Husiew, pole karne, jest Zozula, Artur Boruc. Druga strona, może teraz lepiej Kosecki. Opanują piłkę na środku. Dobrze, przepuścił, utrzymuje się. Rozciągnięcie. Obraniak. Podanie. Do Błaszczykowskiego na wolne pole. Błaszczykowski, wysokość pola karnego. Ale musiał zwolnić, nie bardzo było do kogo grać. Szedł na i wywalczył rzut rożny. Wyszedł na pozycję, ale też tym samym z pola karnego Kuba Błaszczykowski. Dobrze, że utrzymywał się w ogóle przy piłce, bo tam już był następny Ukrainiec. 25 minut do końca. Może teraz w górę Polacy, ale po raz kolejny bezbłędnie Piatów. Przyciąga tą piłkę, jakby tam magnes w środku był Piatów za każdym razem przy stałym fragmencie gry. Bardzo dobrze. Kuba Błaszczykowski. Wyskoczył Kuba Błaszczykowski. Najmocniejsze uderzenie, ale jeżeli ta precyzja by była przy tym uderzeniu, mamy przewagę w uderzeniach. Ramkę, ale nie przekłada się na razie na ilość zdobytych goli. Odwrotnie do tego, co do tej pory w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Strzałów, prawda, trzy w bramce ulokowane graczy Ukrainy. Krychowiak. Oni mieli do tej pory problemy ze zdobywaniem goli. Będzie rzut wolny. Zaczął już Obraniak, który był faulowany. Krychowiak. Błaszczykowski, Piszczek, ładne wejście i włączenie się obrońcy, ale niedokładne dośrodkowanie. Rotań, Szewczuk. W przeciwieństwie do naszej linii obrony tutaj Ukraińcy stali idealnie. Nie było złamania, dlatego też ale łatwiej się Andrzej rozwiązać broni. To jakimiś indywidualnymi akcjami, dwójkowymi co najwyżej. Tutaj nie ma gry takiej zespołowej. Tutaj nie prezentujemy tego, co momentami w pierwszej połowie, kiedy piłka wędrowała od gracza do gracza. Sporo błędów, dużo strat. Teraz Tymoszczuk, Jarmołenko. Ładne zagranie do Fedeckiego. Fedecki, Jarmołenko, Proszaka. Wymiana w obrębie pola karnego. Boruc, chociaż już tam wchodził Zozula. Myślę, że dojdzie, ale to jest potwierdzenie tych umiejętności. Jarmołenko zewnętrzną częścią lewej stopy. Interesował tutaj się nim Real Madryt. Tak, wielkie umiejętności. Jeden Zozula w polu karnym, a widzieliśmy, jak niewiele brakowało, żeby on właśnie do tej piłki doszedł. Majewski. Lewandowski. Nie ma faulu. Teraz jest tak daleko, jak wychodzi Robert Lewandowski od pola karnego przeciwnika i dostanie piłkę, to możemy być przekonani na 100%, że będzie go faulował obrońca albo Kuczer, albo Haceridi. Bo tutaj to jest tylko faul, ewentualnie był faul. No, to jest powtórka, widzimy dokładnie, że ale nie widział faulowany sędzia. Jarmołenko. Ponownie on. Blokowany Zozula. Nie doszedł do piłki. Ustawiony tam Harmasz. I znowu Ukraińcy. Z każdą minutą gaśnie, czy będzie nadzieja na to, że coś zmienimy w tym meczu. Tak jak mówiłem, że trzeba szybko strzelić bramkę kontaktową w tej pierwszej połowie. Tak teraz tutaj, żeby cokolwiek zmienić, trzeba strzelić dwie, a to i tak nie jest rezultat, który by nas satysfakcjonował, ale z dwojga złego to... Ale tam rzeczywiście byliśmy blisko zdobycia wyrównującego gola, stwarzaliśmy okazję w rzutach wolnych, rzutach rożnych, byliśmy blisko, nie wykorzystaliśmy tego troszeczkę niefrasobliwości w kryciu
polu karnym Ukraińców. A w Kiszyniowie 10 minut do końca i w dziesiątkę grająca Czarnogóra prowadzi 1-0 z Mołdawią. Łucinić strzelcem bramki, liderzy naszej grupy. Uciekają. Anglia 6-0 z San Marino, no ale to, tego się można było spodziewać, natomiast my przegrywamy 1-3. Tego się nie można było spodziewać. Nie, tego, że aż 3 bramki zdobędą Ukraińcy, że do tej pory razili nieskutecznością. Rozgrzewce Miliki Teodorczyk czeka jeszcze pewnie na końcowe 20 minut. Prowadzi któregoś do gry Waldemar Fornalik. Ale też to zmiany niewiele wniosły. Miał sytuację Obraniak, trafił w Piatowa. Miał sytuację pokazywany Benisz, też trafił w Piatowa. No, przygotował zespół znakomicie Fomienko. W bardzo krótkim okresie czasu. Zwycięstwo jednak na wyjeździe z Norwegią powinno dać wiele do myślenia. Mecz towarzyski, ale powiedział czysta karta, wszyscy mają szansę z daleka. Fedecki, Boruc, Piszczek. Wasilewski. Ale jesteśmy tak strasznie rozciągnięci na tym boisku, że z łatwością Ukraińcy są w stanie się poprzesuwać. Te formacje blisko siebie. Nie ma pomysłu, nie ma lidera, nie ma kto pociągnąć teraz biało-czerwonych. My jesteśmy w stanie też Ukraińców rozpracować. Wasilewskiego. I teraz musi wracać Benisz. Dobrze, że wrócił. Odebrał czysto. Majewski do Koseckiego. A jak jest taka sytuacja, to wiadomo, że wtedy Ukraińcy faulują. My analizujemy przeciwnika, jego dobre, słabe strony, ale też również... Zostaliśmy przeanalizowani. Tak, bardzo dobrze. I też dążą do tego, żeby nasi środkowi obrońcy wprowadzali piłkę do gry. To nieczęsto robią, nie lubią tego robić. I widzimy, jak teraz za wszelką cenę starają się doprowadzić do tego, żeby właśnie to oni wyprowadzali piłkę. Wrócił Obraniak i strata. 71 minuta, 1-3. Obraniak, Majewski. Czeka chyba Błaszczykowski, do niego zagranie, ładne przepuszczenie tam do Benisza. Benisz w pole karne, ale niedokładnie wybijają Ukraińcy, powalczył Krychowiak. Fatalny układ Krychowiak, zdecydowany za jego wejście, natomiast ryzykował wiele. Zatroskane twarze w loży honorowej. Nie ma jeszcze radości prezydenta Ukrainy. Do końca spotkania 18 minut. Nieprawdopodobnie w górę wyszedł. Cierpiał Rotań, który też, powiedzmy szczerze, komentuje z premierem Tuskiem Roman Kosecki grę naszej drużyny. Rotań opuścił boisko na noszach. Oczywiście ten czas zostanie doliczony. No może nie. Jednak wszystko w porządku. Teodorczyk jednak dostaje swoją szansę. Praktycznie rzecz biorąc debiutu, bo ten mecz z Rumunią, ponieważ było za dużo zmian, więcej niż 6 w reprezentacji Rumunii, nie zostanie zaliczone jako oficjalne spotkanie. A debiut miał udany, tak, czyli nie mamy nic przeciwko temu, żeby dzisiaj również 2 bramki zdobył. Rotań poza boiskiem, zgodnie z przepisami, pewnie zaraz na nie wróci. Obraniak, Teodorczyk zmieni Majewskiego. Byle dalej. Wybijają teraz poza linię boczną gracze Ukrainy. Już Rotań z powrotem na boisku. Majewski. Źle przyjął. A do wejścia szykuje się Teodorczyk. Szybciej reagują zawodnicy Ukrainy, zwłaszcza po tych odbitych piłkach. Gdzieś za każdym razem są blisko. Nie mamy możliwości, żeby ta piłka znalazła miejsce do bramki. To
pierwszej połowie Ukraińcy znakomicie wykorzystali, ale też wypracowali sobie tymi wejściami, zejściami ze skrzydła do środka okazję do tego, żeby móc znaleźć się w takim miejscu. Teraz groźnie w polu karnym jest Harmasz przed pole karne. To jest Zozula, nie opanował. Jakub Gosecki. Benisz zaatakowany przez Harmasza. Natychmiast, proszę, jaka agresja. I odebrali piłkę. Zozula, wybicie przed pole karne. No, to było dość łatwe, czytelne. Wyłapał Artur Borus strzał do tak. Za dużo błędu popełniamy w linii obrony. Brak komunikacji. Benisz, okej, może przyjąć tą piłkę, ale musi dostać sygnał od kolegi, że musi tą drugą nogą od razu ją wybijać. I od razu faul. Nie ma czasu na to, żeby kombinować, oglądać się, gdzie są koledzy. Opędził do tej piłki granej przez Właszczykowskiego Piszczek. Nieporozumienie obraniaka. Słabe wejście, on mógł tutaj dużo dać nam radości. Mogło to wejście Smoka, prawda? Tak, tak, to też inaczej by ustawiło jego postrzeganie też w reprezentacji. A tutaj widzimy znowu kolejne wcześniej złe przyjęcie, złe podanie rozgrywającego bramka, tej klasy. Bramka by pobudziła Polaków, dała by znowu nadzieję, ale ciężko o nią wyjątkowo dzisiaj. Glik, już Ukraińcy w środku, Tymoszczuk, przejęcie teraz przez Zozulę, jest Husiew, spokojnie do Szewczuka, Kuczer, Tymoszczuk, Kuczer. Szeroko są rozstawieni Ukraińcy, mają wiele, dużo miejsca do tego, żeby rozegrać atak pozycyjny. Widać tutaj każdy z zawodników reprezentacji Ukrainy jest w stanie tą piłkę przyjąć, obrócić się, zagrać z polskiej drużyny. Majewski opuszcza boisko. Aż do Odorczyk i Zarzława Majewskiego. Na końcowy kwadrans. A Ukraińcy z konsekwencją od nasze pole karne. Wybicie przez Glika, ale niedokładne. Jarmołenko trudno jest odebrać piłkę. Fedecki, Jarmołenko. On teraz wziął na siebie ciężar rozgrywania. Jarmołenko, jest tam Zozula, dobrze walczy Glik. Wybicie przez Benisza, ale co z tego? To jest tak, że to... Przykładowo rozgrywają akcję Ukraińcy. Jeżeli zawodnik tyłem do naszej bramki zgrywa z pierwszej, następny wchodzi, ma przegląd, widzi, co się dzieje. Plus te umiejętności, o których mówiłeś, Jarmołenko, on właściwie tutaj piłki nie stracił za każdym razem. Bardzo dobrze ją blokuje. Mówią o nim nowy Andrii Szewczenko. Choć nie gra na tej pozycji, gdzie Andrii Szewczenko. W tej chwili jest taka tendencja, że to nie napastnicy i często to skrzydłowi zdobywają najwięcej bramek. Nie tylko wypracowują, ale muszą mieć nawyk zejścia do środka, uderzenia na bramkę. Benisz, wybicie przez Haczeliwiego. Kosecki nabiera szybkości. Kosecki z łatwością odebrali mu piłkę. Ukraińcy już czeka tutaj do Zozulu na podanie. Tymoszczuk, Jarmołenko. Proszę, mimo asysty dwójki naszych graczy utrzymał się przy piłce Jarmołenko, włączył się w to wszystko Tymoszczuk. Z lewej strony jest Husiew, do niego pewnie będzie grał. Tak, ale troszkę za krótko odegrywał tę piłkę Tymoszczuk, już wraca. Teodorczyk utrzymuje się, mimo że Haczeridi przeszkadza jak może. Kuba Błaszczykowski rozkłada ręce, jestem, szybciej, szybciej. Po co zwalnia Kosecki zamiast dać piłkę do Kuby Błaszczykowskiego? No właśnie teraz do niego dochodzi ta piłka, ale przerywa to Fedecki. Już 8 zawodników Ukrainy wróciło na własną połowę. Też tutaj małą ilością w tej chwili atakujemy. Lewandowski, widać zmęczenie albo brak wiary u naszych reprezentantów. Nie podnosi się długo. Harmasz. Błaszczykowski. Krychowiak, szybciej trzeba operować teraz piłką, jeśli coś chcemy zmienić w tym spotkaniu. Krychowiak szukał miejsca do oddania strzału, kończy się to stratą i szybkim kontratakiem Ukraińców. Harmasz goni, jest Zozula, jest Husiew, jest Jarmołenko. Czwórka przeciwko czwórce. Harmasz, Jarmołenko,
na lewą stronę. I brawo, Artur Boruc broni nas przed stratą czwartej bramki. Jeszcze nie koniec tej akcji. No i to wyglądało bardzo źle, ale Artur Boruc tym razem stanął na wysokości zadania, strzelał rota. Pięciu zawodników zostało naszych na wysokości tutaj środkowej linii boiska, nie pomagali w obronie. Mogło się bardzo źle skończyć, znakomity refleks. No jest znany z tego Artur Boruc, że na linii potrafi bardzo szybko, dynamicznie zareagować. Znaczy trudno go obwiniać za te dwie stracone, przepuszczone bramki, prawda, bo to on nie miał nic do powiedzenia przy tych golach. Absolutnie, to raczej tutaj możemy powiedzieć, że ci zawodnicy znakomicie się zachowali przy uderzeniach. Nie miał możliwości reakcji. Jakoś nam nie idzie w tym dzisiejszym meczu, a w tej drugiej połowie wyraźnie opadliśmy z sił. Akcje wolne, czytelne. Teraz Teodorczyk tutaj przechwytu, ale Haczerigi uprzedził jego i także Piatowa. Będzie okazja z rzut rożnego. 10 minut do końca. Kuba Błaszczykowski będzie dośrodkowywał. Pole karne, zbyt krótko. Uda się jednak przejąć tę piłkę Kosecki. Krychowiak. Jest Teodorczyk. Dwójka Ukraińców obok niego. Zdołał dośrodkować. Obraniak. Zdołali się wybronić w tej sytuacji Ukraińcy. Tymoszczuk. I teraz, nie forsując specjalnie tempa, utrzymują się przy piłce. Harmasz. Dotknięta przez Polaka, rozpoczną od rzutu z aut. Wydawało się, że to Obraniak powinien jako pierwszy dopaść do piłki, ale Kuczer był bardziej zdecydowany. To obrona Artura Boruca. Teraz słychać tylko ukraińskich kibiców, zwątpili już też polscy kibice na stadionie. Jarmołenko, zablokowany ten strzał, ale bronimy się chwilami rozpaczliwie wręcz. W końcu doszliśmy do tego, że Jarmołenko będzie szukał takiego uderzenia. Lewonożny piłkarz musi schodzić. Powinniśmy być przygotowani do tego. Analiza była na pewno dobra zrobiona, przygotowani powinni być nasi piłkarze do tego, że do takich akcji może dojść. 9 minut do końca. Przypominam, że wybieramy najlepszego piłkarza w meczu, chociaż trudno wybór najlepszego przy tak grających biało-czerwonych. W naszym plebiscycie na stronie plebiscyt sport TVP.pl do wygrania, proszę Państwa, ale może za chwilę, bo teraz do wygrania tego meczu mogła być czwarta bramka dla Ukrainy. Niewykorzystana sytuacja przez Rusiewa. Ależ tutaj mamy problemy na środku defensywy. Musimy zdecydować się, w którym momencie atakować. Jesteśmy spóźnieni za każdym razem. Dlatego dochodzą do wszystkich sytuacji. Że w tym głosowaniu Państwa do wygrania, jak wspominałem, najnowszej klasy smartfon oraz zestaw kibica z biletami na mecz Polska Czarnogóra, zestaw Orange. Nie miał innego rozwiązania w tej chwili Kamil Glik. Też musiał zagrać dalekim podaniem. Sześciu zawodników czekało na piłkę, ale tylko górą można było ją zagrać. Jak się tak zaczyna spotkanie, jak myśmy dzisiaj zaczęli, to trudno marzyć o końcowym sukcesie. Widać, że ta pierwsza połowa, kiedy stworzyliśmy sytuację, kiedy zaczęliśmy grać szybciej, sporo kosztowała naszych. No łatwiej się zawsze broni, jak się ma korzystny rezultat, przerywa się, wybija, nie pozwala. Tylko że znakomicie przygotowani taktycznie i tę taktykę zrealizowali Ukraińcy. Oczywiście te dwa pierwsze uderzenia na bramkę zamienili na gole i to ustawiło
jakby też taktykę na dalszą część spotkania. My nie wykorzystaliśmy tego momentu, kiedy zdobyliśmy gola kontaktowego. Tam powinniśmy iść za ciosem, stworzyliśmy kilka niezłych sytuacji, ale... Będzie okazja. Teodorczyk szukał tym podaniem Koseckiego. Wasilewski, Piszczek. Jeszcze starają się coś zmienić w tym meczu nasi. Teodorczyk. Poza linię końcową przerwali akcję gracze Ukrainy. Przez cały fragment gry przed ośrodkowania górą Ukraińcy się mylili dosyć często. Tego nie wykorzystaliśmy, a teraz spróbujemy wyrzucać tą piłkę. W tych sytuacji, które mieliśmy, prawda, do tego, żeby doprowadzić do remisu, a w dodatku żeśmy stracili bramkę na koniec pierwszej połowy i tak. Jacyś uśpieni albo mało skoncentrowani, przegrywamy 0-2. Gonimy, udaje się złapać kontakt i znowu w końcówce, kiedy się wydaje, że skończymy jeszcze na tym kontakcie, prawda? Tracimy trzecią bramkę, to można powiedzieć gwóźdź do trumny. Ale jeszcze próbujemy i dobrze. Tyle, że nic nie wychodzi nam dzisiaj z tych akcji. Zrezygnowany Kuba Błaszczykowski. Najlepszą akcją, którą przeprowadziliśmy w pierwszej połowie, która zakończyła się zdobyciem gola, bokiem i nie górą rzucenie pole karne, tylko dołem, wtedy to, kiedy Łukasz Piszczek zdobył gola. A my tutaj próbujemy za wszelką cenę górą. Bardzo dobrze Haceridi, Kuczer dysponowani, dobrze ustawieni przede wszystkim, czytający, co się może wydarzyć. Bądźmy tutaj Andrzej uczciwi, no byliśmy słabszym zespołem, to bez dwóch zdań. Kosecki, no ale wcześniej faulował. Czarnogóra wygrała w Kiszyniowie z Mołdawią 1-0. Grając w dziesiątkę, uczynić strzelcem tej zwycięskiej bramki. No i liderzy będą liderowali w naszej grupie. Natomiast my komplikujemy sobie na własne życzenie sytuację w grupie. Bo remis był dla nas złym rezultatem. Teraz proszę pomyśleć o tym, że będziemy kończyli rywalizację w tej grupie meczami najpierw na Ukrainie, a później w Anglii. We wtorek spotkanie z San Marino, które trzeba wygrać. Zaskoczyli nas Ukraińcy. Proszę, błąd Krychowiaka wynikający pewnie ze zmęczenia i teraz Jarmołenko, do niego zagranie, na szczęście dobrze zabrał tutaj się z tą akcją Glik, ale wybicie niedokładne i wciąż Ukraina przy piłce. Zdecydowanie twardo. W każdym fragmencie boiska grają Ukraińcy. Szewczuk. Próbują tą piłkę odebrać nawet nam blisko Kuczer naszego pola karnego. Będzie... Znaczy nie przerwał akcji, bo jesteśmy przy piłce. Lewandowski rozpoczyna od środka. Lewandowski przerwał tę akcję faulem Tymoszczuk i będzie żółta kartka. Akurat tutaj wydawało się, że jednak Tymoszczuk wybił piłkę, dopiero później trafiło nogę Roberta Lewandowskiego, ale jeszcze raz. No nie, faul. Końcowe minuty spotkania eliminacji Mistrzostw Świata Polska-Ukraina. Przegrywamy 1-3. Jedna z ostatnich okazji, żeby zmniejszyć rozmiary tej porażki. Błaszczykowski w pole karne. Piatow. Znowu duże problemy mają przy stałym fragmencie. Denisz. Ukraińcy. Będzie rzut wolny. Myli się Piatow, mylili się inni piłkarze Ukrainy, a my tego nie potrafimy wykorzystać. Tak jakbyśmy wierzyli też w to, że Ukraińcy wcześniej po rzucie rożnym, czy po rzucie wolnym nie tracili goli. Właśnie patrzę na powtórkę tej akcji. Jest najpierw jest faul na Krychowiaku. Pierwszy dopadł do piłki Krychowiak. Sędzia tutaj odwrotnie pokazuje. Powinien tutaj był bardzo dobrze ustawiony sędzia liniowy, powinien widzieć, że to pierwszy w kierunku biegu tą piłkę sobie posunął Krychowiak. A w plebiscycie na najlepszego piłkarza polskiego meczu w głosowaniu na stronie plebiscyt sport tvp.pl, w których nagrodami
są najnowszej klasy Smartson oraz zestaw kibica z biletami na Polska Czarnogóra Orange. Zwycięstwo Jakuba Błażczykowskiego 33% głosów, na drugim miejscu Robert Lewandowski 19%, na trzecim Artur Borut 6% Państwa głosów. Tymoszczuk. Przechwyt obraniaka. Końcowe sekundy tego meczu. Teodorczyk w walce z Hachiridisem przegranej. Jarmołenko. Starają się mu odebrać. Stracił ziemię, że praktycznie teraz pierwszy raz chyba w drugiej połowie stracił piłkę, ale też najpierw dając sobie radę z jednym naszym reprezentantem. I będzie kolejna okazja dla Ukrainy. Jarmołenko, pole karne. Nic tam nie było. Artur Boruc. Doszedł do takiej sytuacji w polu karnym Jarmołenko, że tutaj powinien nawet słabszą, tą prawą nogą starać się dorzucić. Wyszukować to. Ale tutaj chciał jednak znowu obrócić z piłką. Stracił równowagę. Uciekał z nogami Benisz. 90. minuta się rozpoczyna. Zaraz dowiemy się, ile to jeszcze potrwa. 3 minuty doliczone będą. Ale co... Nie jest hokej, że można było strzelić. Jeszcze bramki 3, a chociaż teraz niewiele brakowało. Znaczy, przodem do bramki Robert Lewandowski. Dobre podanie. Widać było, że szukał tego dalszego słupka Piatowa, żeby w końcu go minąć, żeby nie dać mu szansy na dobrą interwencję. Ale widzimy, trzech zawodników. Sytuację wypracował sobie sam, prawda? Tak, trzech zawodników. Wcześniej też bardzo schodził na boki, żeby utrzymać się przy piłce. Jeszcze będzie taktyczna zmiana. Bezus to jest najwyżej, jeśli chodzi o strzelców w lidze ukraińskiej. Ukraiński piłkarz, bo na 8 miejscu. Harmar zejdzie po to, żeby zyskać tej sekundy. Tak, Małaccy krzyczą, ukraińscy kibice. Z pewnością mają rację, bo zaskoczyła nas dzisiaj absolutnie drużyna Ukrainy. Po 7 minutach prowadziła 2-0. Znakomicie przygotowani do tego spotkania Ukraińcy. Od samego początku wiedzieli, co chcą grać. Wykorzystali nasze słabe punkty. Niezdecydowanie w tych pierwszych minutach. Na tym poziomie trudno jest odprawiać. Ale już później to obnażyli też wiele naszych słabości, zwłaszcza w drugiej połowie. Szczególnie w grze defensywnej. I mimo tych zmian, których dokonał Waldemar Fornalik, nie zmieniła się gra polskiej reprezentacji. Bardzo rzadko przy piłce jest Obraniak. Mógł mieć wejście Smoka w idealnej, znakomitej sytuacji, żeby zdobyć gola. A później im dłużej, tym gorzej. Wygra to spotkanie ekipa, drużyna, która zasłużyła na to absolutnie. Znakomicie zrealizowali plan taktyczny, ale też Fomenko ma dobrych piłkarzy przygotowanych do tego. Oni grają w lidze ukraińskiej, ale ta liga ukraińska jest tutaj bardzo są gracze, dobra. Którzy grali w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Prawda? Grają regularnie, to jest bardzo ważne na najwyższym poziomie. Stąd ta agresja też, bo czasami nasi zawodnicy się dziwią, dlaczego tak się gra agresywnie, ale w europejskich pucharach to jest norma, to jest od tego się wychodzi, dopiero później się zaczyna patrzeć na umiejętności piłkarskie. Jeszcze jedna zmiana po to, żeby zyskać czas, publiczność zaczyna opuszczać stadion, na pewno zdegustowana dzisiejszym występem reprezentacji Polski, słabym, z fatalnymi błędami, z brakiem zrozumienia, współpracy z takim początkiem, który po prostu zaskoczył wszystkich. Kibice mogli być zmrożeni tą temperaturą, ale to piłkarze niestety te pierwsze 10 minut tak wyglądali i to ustawiło całe spotkanie. Nie jesteśmy zespołem, który jest w stanie odrobić takie straty. Husiew opuści boisko, wejdzie w jego miejsce z numerem drugim Morozjuk, ale to już nic nie zmieni. Poza upływającym czasem, że przegramy spotkanie 1-3. Nie zdarzyło nam się przegrać w meczu eliminacji Mistrzostw Świata czy też Europy od 1999 roku, ale co to za pocieszenie. Pewną przestrogą powinno być to, że w ostatnich 5 spotkaniach traciliśmy zawsze gola, że powinniśmy być bardziej skoncentrowani.
przed własną bramką dopuściliśmy do zbyt wielu takich może nie czystych okazji, ale za blisko się broniliśmy w pierwszej połowie. Jeszcze próbują się nasi poderwać. W końcówce Jakub Kosecki faulowany. Za chwilę pewnie Paweł Kralowiec zakończy to spotkanie. I po tych rozbudzonych nadziejach z Anglią, Andrzej, gdzie wspólnie mieliśmy przyjemność komentowania, dziś tej przyjemności z gry naszej reprezentacji na pewno nie mamy. Gwizdy w pełni zasłużone, bo reprezentacja no, nie zasłużyła na brawa swoją postawą, tym co widzieliśmy podczas gry, błędami. Niestety, tutaj nie ma dwóch zdań, wszyscy będziemy zgodni. Ukraina przewyższała nas pod każdym względem. Tak, niestety te porażki w meczach z Urugwajem, z Irlandią pokazały nam, że i to dzisiejsze spotkanie, że nie jesteśmy tak daleko, żeby rywalizować z najlepszymi w Europie, że to nie były przypadkowe porażki. Towarzyskie mecze czasami się gdzieś bagatelizuje. Natomiast dzisiaj byliśmy zaskoczeni, to Ukraińcy zasłużyli na zwycięstwo. Mieli plan, który go bardzo dobrze zrealizowali. Mieli plan, zrealizowali, byli zespołem zdecydowanie lepszym, skuteczniejszym. Byli zespołem. Myśmy natomiast nie mieli tutaj pomysłu na to, żeby coś zmienić. Nic nie usprawiedliwia takiej postawy. Po prostu rywal był zdecydowanie parę półek wyżej, co odzwierciedla klasyfikacja FIFA. Natomiast ta reprezentacja, jak mówiłem, przypominała momentami tę grę z Irlandią, a przecież toporni Irlandczycy nas wtedy skarcili dwoma bramkami. Mieli plan na rozwiązanie każdej sytuacji, spod presji wychodzili krótkimi podaniami, bez przyjęcia, bardzo agresywni w odbiorze w każdej części boiska. To w drugiej połowie nam zdecydowanie utrudniło. Zmiany nie wniosły praktycznie nic do gry naszego zespołu. Dlatego już w tej drugiej części to Ukraińcy mieli spokojny mecz i dowieźli go do końca. Jarmołenko, Husiew, Piszczek, Zozula to strzelcy bramy w tym spotkaniu.